ale Patryk właśnie zaadaptował 193 sandacza do warty naszej, jego, wszystkich. Tym bardziej, no może być. Boga tego stoiska z Real Profy. My się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy. A co dopiero... Przede wszystkim dzieci, nie? A co dopiero te dzieci mają powiedzieć? Zapraszamy do wsparcia fundacji. Bardzo fajna akcja. $1,075.71. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się dorzucili na zbiórkę, na dzieci. Korzystajmy z natury, ale dajmy też troszeczkę naturze. Moja tryb nie ma naszej pasji. Dokładnie tak. Witamy Was serdecznie, Rybomania 2019 Poznań. Serdecznie Was tutaj zapraszamy. Chcielibyśmy Wam podziękować za dotychczasowe wsparcie, dzięki któremu udało się już nam wyedukować 12 tysięcy dzieci w szkołach, 6 tysięcy dzieci oraz dorosłych w terenie, około 5 tysięcy rejsów, to znaczy uczestników rejsów, 1 000 000 ryb do warty po potężnym zatruciu, jak pamiętacie, 15 gniazd sandaczowych zbudowanych, chronionych cały czas, 200 sandaczy zaadoptowanych, można sobie zaadoptować sandacza. Zobaczcie, już 200 nie ma. Menefik zaadoptował 200 sandacza, ale jeszcze mamy certyfikaty. Też zapraszamy Was serdecznie po odbiór. Te osoby, które wcześniej zaadoptowały zdalnie, zapraszamy Was serdecznie. Można odbierać certyfikaty. Można wrzucić do puszki. Będziemy edukować za te środki dzieci ze szkół specjalnych, domy dziecka. Będziemy chcieli zorganizować im rejs po rzece Warcie. Nie tylko tą łódką, również statkiem wycieczkowym, na który wejdzie cała klasa. Zapraszamy Was. Rybomania 2019, sezon zaczyna się w Poznaniu, a z nami Sebastian Staszkiewicz, aktywista, człowiek, który walczy o ryby, nie tylko je łowi, ale również walczy o ich dobrostan, o dobre ich samopoczucie, o wyraźną populację. Sebastian, jesteś jak zwykle na targach, można się z tą spotkać, można zobaczyć, są nowe gadżety, nowe fajne rzeczy. Powiedz, jakie cele Fundacji Ratuj Ryby na 2019? Oj, wystartowaliśmy w tym roku z kilkoma akcjami. Pierwsza to jest zbiórka do puszek. Zbieramy na edukację dzieci ze szkół specjalnych, domów dziecka. Mamy zgłoszonych kilka szkół, one się do nas zgłosiły pod koniec zeszłego roku. Już zorganizowaliśmy kilka wydarzeń edukacyjnych. Poznaliśmy się, fajne dzieciaki. W ogóle bardzo fajne szkoły tak naprawdę. Uczą się żyć, a my ich też spróbujemy nauczyć. Znaczy nauczyć, w zasadzie nie musimy, bo dużo wiedzą o przyrodzie. Ale chcemy dodatkowo im zorganizować zajęcia edukacyjne, rejsy łódką na rzece Warcie, na trasie tramwaju wodnego Poznań. No, zaangażować ich. To jest pierwsza akcja, czyli zbieramy do puszek z różnymi stoiskami. Ze sklepem sumowym, oj, wymieniać by, Eldorado, Leszcz, Menefik. Czyli będąc na targach, wszyscy mogą, odwiedzając te punkty, również tam stoją Twoje dokładnie tak. Asortymenty, jeżeli chodzi o puszki i tam można zawsze te... 5 czy 1000 złotych zawsze można wrzucić, tak? Zapraszam do tego 1000.
wszystkie działania będą widoczne, także bardzo dziękujemy. Będziemy dziękować z tymi dziećmi, darczyńcom. Także zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzania tych stoisk. Wszystko jest na stronie Ratuj Ryby na Facebooku. To jest pierwsza akcja. To jest puszka. Adwent. Pomyślcie, chłopacy. Jedynki albo dziesiątki już. Zbiórka publiczna numer 2018-5320 łamane przez OL. Zbieramy na Rybomanii, dużo stoisk nam pomagało. Będą zdjęcia z przeniesienia zbiórki, a teraz wolontariuszy podliczamy. Wszystkim oczywiście bardzo dziękujemy. OK. 9. 9,50. Jest. OK. Dobrze. 6. $111.34. Bardzo wszystkim dziękujemy, którzy do Adriana się dołożyli, no i oczywiście Adrianowi dziękujemy za pomoc. Dobrze. Wkładamy 50 raz, 20 0, 10 raz, ok. I tutaj wkładamy. $38.30. Też wszystkim bardzo dziękujemy. Także do Grzegorza Puchy i Grzegorzowi oczywiście dziękujemy. Dobra, wydrukuję, podpiszemy. Zamknij. Rozliczamy kolejną puszkę ze stoiska. Boga tego stoiska z Real Trofy. Bardzo wszystkim dziękujemy, którzy dołożyli się do tego stoiska. Oraz bardzo dziękujemy Real Trofy za zbiórkę. Wezmę komputer od razu. Chodź, będziesz przekładał ten, układał piątki, dwójki. Podaj dwójki albo jedynki. To jest moment. Rekord stoiska. Naprawdę. Rekord stoiska. No ile? 15. 15. 16. 18.
piątki. Dwanaście dwójek. 4 jedyneczki. 137,98 groszy dokładnie. Stoisko Rea Trofy, gratulujemy. Zdecydowanie. Stoisko, które najwięcej zebrało ze wszystkich stoisk podczas targów poznańskich. Dzięki. Wydrukujemy jeszcze tylko protokół. Okej. Podpiszemy. No oczywiście cały czas zbieramy na sandacze, czyli reaktywowałem... Zaadoptuj sandacza. Zaadoptuj sandacza, dokładnie. Jeżeli nie będziemy ich puszczać do warty, no mam kilka zgłoszeń zainteresowanych jezior, mam kilka zgłoszeń zainteresowanych zbiorników niekomercyjnych, gdzie dzieci tam łowią, gdzie też aktywiści właśnie zarządzają tymi zbiornikami. Sandacz dobronarodowy, pamiętajcie, to jest nasz smok! Przede wszystkim to jest fajna akcja, żeby uzmysłowić, żeby podnieść świadomość, żeby też trochę dać. Nie brać, ale też trochę dać. Tak? No i mamy 193 sandacza. Pomijam, że 200 już jest zarezerwowany przez Magnifica, ale Patryk właśnie zaadoptował 193 sandacza do warty naszej, jego, wszystkich. Jak widać, adopcje trwają. Dzieci adoptują sandacze. Znaczy dzieci, sorry, nie, ale... Młodzież adoptuje. To bardzo, bardzo cieszę. Dorośli powinni brać przykład z was. Jesteśmy bardzo dumni. Dla nas to bardzo ważne, proszę. 194. 194 sandacz. Zaadoptowany. Dobrze. To poproszę już oficjalnie imię. Tak, Marcin Kopczyk. To najpierw do Marcina, tak? Tak, najpierw do Marcina. Mamy to. Marcin Kulczyk. Pozdrawiam cię serdecznie. Jeszcze pieczęć. I 192 sandacz jest twój. Maila sobie ściągnę, podpiszesz mi ty i od razu 100, to był 192, a do ciebie będzie 194.
Dobrze, to jeszcze raz to samo. Powtórzymy. Grafa nazwisko. Więcej sandaczy do naszych wód. Kolejny sandacz adoptowany. Od jakiego maila wysyłać informacje? No. Ja już mam adaptowanego. A teraz jest wody filmowy. Właśnie został zaadoptowany 200. sandacz. Pracownicy Menfika zrobili w ten sposób prezent szefowi, który jeszcze nic o tym nie wie. Proszę bardzo. 200. sandacz, Menfik, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i za tę akcję. Będziemy puszczać te sandacze, zapraszamy innych również do adopcji. Zapraszamy do wsparcia fundacji, bardzo fajna akcja. My to już osobiście wsparliśmy, również teraz grupowo. Zapraszamy wszystkich. Dbajmy o to, co możemy mieć. Właśnie. Korzystajmy z natury, ale dajmy też troszeczkę naturze. Bez ryb nie ma naszej pasji. Dokładnie tak. Już 200. sandacz został zaadoptowany, także teraz tylko z górki. No i zbieramy na wszystkie pozostałe cele, będziemy sprzątać rzekę Wartę, zapraszamy do zapisów do sprzątania rzeki Warty na każdym odcinku jej długości. W zeszłym roku udało się posprzątać ponad 300 km, także serdecznie zapraszamy w Międzynarodowym Dniu Ziemi. Też jest informacja, można się już zapisywać na Facebooku. Co tu jeszcze powiedzieć? Powiedzieć to, że na targach Rybomania nie może Was zabraknąć na tym stanowisku. Macie super gadżety, których jest tutaj naprawdę masę przeróżnych, nie tylko wspaniałe kubki, ale przede wszystkim to, co jest fajne, to możecie tutaj zostawić po prostu dobro dla naszych wspólnych ryb. Zapraszamy szkółki wędkarskie. Aha! Zapraszamy jeszcze do zbiórki. Gdzie jest Remi? Remi już pokazuje sandacza. Ale zapraszamy do zbiórki do gadżetów, sprzętu wędkarskiego, podzielenia się z najmłodszymi. Nauczyły już się łowić na bata, a teraz dzięki Wam podejrzewam, że będą mogły nauczyć się spinningu, innych rzeczy zapraszamy. Na stoisku można przenosić wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy, albo z których chcemy się podzielić. Dla nich to będzie duży, duży prezent, a nam to tak, nie powiem, że zbywa, bo wędkarz jest jak baba, za przeproszeniem, ja też lubię dużo rzeczy mieć w pudełku. Podzielmy się, dzieci będą się cieszyły. Słuchajcie, Sebastiana znam od lat, bywał w różnych szkołach, w których ja też byłem na moim terenie, też został zaproszony, miałem okazję być na takiej lekcji. Warto jest naprawdę zainteresować się fundacją, warto jest wspierać fundację, warto jest wykorzystać fundację do swoich celów w sensie edukacji, uzupełnienia wiedzy dzieci o biotopie, o rybach, o tym wszystkim i warto jest na pewno wesprzeć tą akcję, która jest rozproszona po całych targach Rybomania 2019. Proszę bardzo, takie dary dla dzieci. A tutaj... Fajne! Aj, sorry! Zobacz! Wszystko nowe, nie kupię, nie? Nieważne. Proszę. Liczy się gest, liczy się sztuka. Dzieciaki na pewno będą bardzo zadowolone. Wszystko idzie tak. Mnie się już nie bierze. Nie przydaje. Zobaczcie, drodzy mili. Otwórzcie to może.
O, ale jaja. Taki prezent dzieci ze szkółki wędkarskiej Bóg otrzymały tutaj, jak masz na imię? Dawid. Od Dawida. Mega paczkę. I rozumiem od ekipy? Karpy. Trzymajcie się. Zdjęcie robimy? Niesamowite, tak. Niesamowite rzeczy. My musimy nagrać, jak te dzieci się będą cieszyły, jak one to wszystko będą odpakowywały. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy za to. Niesamowicie. Chodźcie tutaj. Niesamowita ekipa. Bardzo, bardzo dziękujemy. Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zareagowali na apel szkółki wędkarskiej Bóg, młodzieżowej szkółki wędkarskiej Bóg na stronie Fundacji Ratuj Ryby. Bardzo serdecznie wam dziękujemy, żeście w zasadzie niesamowitej ilości przynieśli do tego sprzętu, obdarowaliście dzieci, które jeszcze o tym chyba nic nie wiedzą, natomiast będą bardzo, bardzo zadowolone. Proszę zobaczyć, są plecaki, jest mnóstwo zanęt, mnóstwo przynęt, kulki, nie kulki. Zobaczcie, ile tu jest pławików, waga, żyłki, wszystkie te rzeczy, które naprawdę niesamowicie. Proszę zobaczyć, przynęty, woblery renomowanych marek. No jest tego mnóstwo, zdecydowanie. Nie? Pod filmem jeszcze wszystkim podziękujemy. Zrobimy, opublikujemy wam zdjęcia ludzi, którzy to akurat od Menyfika otrzymaliśmy. Tutaj jest mnóstwo rzeczy. Zobaczcie tę torbę. Kupę. Pudełek wszystkiego. Dzieci będą niesamowicie zadowolone, naprawdę. Piękna sprawa, piękna inicjatywa. No i gest ludzi. To jest około 80 dzieciaków, które... Coś niesamowitego. Które są w szkółce, w młodzieżowej szkółce wędkarskiej Bóg. Ja się śmieję, bo chłopacy ze szkółki kręcą, a tak, ja mówię... Tak. Ale to dla nich podziękowania, że te dzieci w zasadzie po pierwsze nie siedzą przy komputerach, po drugie wychodzą, z rodzicami się bawią nad jeziorem Nieproszewskim. Gmina Bóg wspiera oczywiście taką inicjatywę. No i teraz wy, wędkarze, obdarowaliście swoimi prezentami. No, niesamowicie hojnie. Jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem. Z naszej strony dziękujemy. Tutaj rączka moja. O, zobaczmy. Dziękujemy w imieniu młodzieżowej szkółki. Oto Przemek. Dziękujemy w imieniu młodzieżowej szkółki od Fundacji Zratuj Ryby i Sebastianowi, za nas wspiera i promuje naszą akcję. No i was wszystkich, którzy nas obdarowali, serdecznie dziękujemy. Jesteście fantastyczni. Dziękujemy jeszcze raz. Zobaczcie, ile tu jest sprzętu. Ile zanęt. Są profesjonalne rzeczy. Ja teraz współczuję chłopakom, którzy będą musieli tym dzieciom wytłumaczyć, co to jest, jak to się łowi. Niesamowicie. My się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy. A co dopiero... Przede wszystkim dzieci, nie? A co dopiero te dzieci mają powiedzieć. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć uśmiechnięte buzie podczas wręczania tych wszystkich prezentów. Fajnie jest się dzielić. Niesamowicie. Generalnie jeszcze zapraszamy rodziców, dzieci, żeby wspierać takie akcje, żeby przychodzić i wędkować. Zapraszamy nad wodę, żeby bawić, edukować i promować wszystko, ekologię, również Sebastiana, jego fundację. Serdecznie zapraszamy.
Słuchajcie, kochani, chcieliśmy wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Zebraliście do puszek, daliście wolontariuszom do puszek, daliście naszym partnerom sumę 1075 zł i 71 groszy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się dorzucili na zbiórkę, na dzieci. Dla dzieci ze szkół specjalnych można jeszcze cały czas wpłacać na konto na ten cel. Bardzo dziękujemy za adopcję sandaczy. Już ponad 200 zaadoptowanych sandaczy. No i bardzo dziękujemy wam za wsparcie, za miłe słowa, za wszystko, co tutaj się działo podczas targu Brybowania Poznań 2019. Wszyscy wam razem serdecznie dziękujemy! I przede wszystkim chciałbym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. To już 12 tysięcy wyedukowanych dzieci w szkołach, ponad 5 tysięcy na edukacyjnych rejsach, czy statkiem wycieczkowym, czy motorówką naszą. Ponad 6 tysięcy dzieci wyedukowanych w terenie. Milion ryb puszczonych do warty, 15 gniazd sandaczowych, kilkanaście ton śmieci już od 2015 roku posprzątanych brzegów warty, ponad tona wyciągniętych butelek. Dziękuję wam. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.